A Shirley? No Shirley to jest taki tekst, że ja po prostu co wieczór nie mogę się doczekać, kiedy zacznę na nowo opowiadać im te żarty. Wiesz co, z tym kocham cię, to jest taki numer wykombinowany, że to musiał jakiś facet wymyślić. Wiesz, mogliby sprzedawać takie tabletki, nie? Z napisem kocham cię. Czy jakby poknął, by uwierzył. Byłoby o tyle prościej. To jest takie wykombinowane. Słuchaj, ktoś ci mówi, że cię kocha i może cię automatycznie traktować gorzej. Słuchaj, gorzej niż tych, których nie kocha, nie lubi, no w ogóle nawet olewa, nie? Może ci mówić przykre rzeczy, robić ci przykrości, bić cię może, wszystko. A jak się pożalisz, to mówi do ciebie, no to co, ale ja cię kocham. Słuchaj, to facet wymyślił. Nie potrafię zagrać wszystkiego. I w gruncie rzeczy jestem aktorką ograniczoną do tego, żeby każdą intrygę i każdą sytuację sceniczną przepuścić przez siebie i zmienić ją według własnej jakby tego, co umiem, tego, kim jestem, tego, jaką jestem osobą, kobietą i tak dalej. Ja bardzo chciałabym być aktorką kreacyjną w tym sensie, że właśnie jakby wszystko umieć wykreować. Bo ja sobie potrafię to wyobrazić, ale niestety jest taka jakby we mnie taki brak psychiczny, taki brak odporności, jakby taki brak, taki wstyd, że potrafię tylko zagrać tak, jak ja bym sama się zachowała w takiej sytuacji. Oczywiście nie do końca, bo tu już oczywiście przesadzam, ale jednak jakby zachować jakby ten swój margines. Jak to się, wiesz, zaczyna mówić o tych sprawach i ona zaczyna opowiadać, jak ona rodziła, ma, jak ona rodziła, słuchaj, to było takie piękne, jak ona rodziła. Ona uważa, że macierzyństwo to jest tak piękne przeżycie dla kobiety, że kobieta powinna tego doświadczyć, wiesz, w pełni i do głębi. Odmówiła znieczulenie, jak rodziła te ostatnie bliźniaczki. Rodzi takie obrzydliwe, wstrętne. Nawet nie potrafi tego wychować. Jestem jakby innym człowiekiem po tylu latach, przede wszystkim po urodzeniu dzieci. To jest dla mnie niewątpliwie najważniejsze i co do tego już w ogóle nie mam wątpliwości w tej chwili. Jeszcze kiedyś, kiedy żyłam wychowując tylko Marysię, która dzisiaj ma już 17 lat, czy jej się to podoba, czy jej się ten zawód? Ja myślę, że nie. Ona po prostu uważa, że to jest bardzo ciężki zawód, związany ze strasznym wysiłkiem, nerwami, stresem. Z bardzo, bardzo ciężką pracą i z taką nieprzyjemną stroną, to ona uważa, że to jest najgorsza jakby strona tego zawodu, to jest jakby wchodzenie tego zawodu do części prywatnej naszego życia. I dzisiaj tutaj w tym ogrodzie dała nam mały popis tego, co ona o tym myśli. Ona powiedziała po prostu, że kategorycznie nie stanie przed kamerą i ją to w ogóle nie interesuje i nie ma nic do powiedzenia na mój temat. Jeżeli ona zrobi coś w życiu, to wtedy chętnie wystąpi i o tym opowie, ale na mój temat nie ma zamiaru odpowiadać. I dokładnie tak jest ze wszystkimi. Ja jestem otoczona ludźmi, matką, ojcem, dziećmi, mężem, nie wiem, gosposią, którzy... Ja się czuję kochana, czuję się osobą, która jest im potrzebna, która z nimi żyje, ale to, że ja jestem aktorką i jestem osobą jakby znaną poza obrębem tego ogrodu, nie ma dla nich najmniejszego znaczenia, co więcej denerwuje ich bardzo. Mamę denerwuje, bo nie możemy iść razem na targ, bo wszyscy ludzie dookoła nas się grupują i nie możemy spokojnie wybrać marchewki. Ojca denerwuje, bo za dużo jest telefonów w domu, on lubi spokój. Marysię denerwuje, dlatego że chciałaby ze mną czasem pójść na zakupy, żebym ja jej pomogła coś wybrać, kupić sukienkę, czy nie wiem, gdziekolwiek pójść ze mną, a właściwie powiedziałam już ostatnio, że już nigdy ze mną nie, a już na pewno gdzieś do dużego domu towarowego to już po prostu nie wejdzie i to kategorycznie mi powiedziała. Ale to jest dobrze, ja bardzo dobrze się z tym czuję. Tak powinno być, po prostu zwyczajnie ja bym nie mitologizowała tego zawodu. Ja bym, oczywiście jest to taki zawód, który dla człowieka, który nie ma z tym nic wspólnego, jest czymś takim tajemniczym, niezwykłym. Ja wiem, że wielu ludzi w moim środowisku jakby zupełnie inaczej go uprawia. Nieprzespane noce, dyskusje, rozmowy, histerie jakby związane z takim zatracaniem się, jakby nigdy tego nie miałam. Ja po klęsce zawodowej idę do domu się wyspać. No płaczę, no
ale jem porządną kolację i ty się wyspać, dlatego że wiem, że muszę mieć jutro siłę, żeby na nowo spróbować. Że próbuję reżyserować. Niektórzy je zarzucają właśnie. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że po prostu, ponieważ, jak mówię, ma olbrzymie wyczucie, nawet jeżeli chodzi o partnerów, dlatego myślę, że to jest jakieś na zasadzie koleżeństwa. Kotka, no, która ma sukces niewątpliwie, nie jest to sukces związany absolutnie z moją rolą, ponieważ moi koledzy grają wspaniale w tym spektaklu. Jakby tu nie ma mowy o tym, żebym ja brała na siebie... Ja uważam, że ja poniosłam w tej roli osobistą klęskę. Po prostu, ja założenie, znaczy ja po prostu chciałam to inaczej zagrać, chciałam to grać inaczej, nie potrafię tego zagrać, nie potrafię, męczę się co wieczór, próbuję co wieczór, jakby, ja mam jakieś takie, to po prostu zwyczajnie, brak mi środków wyrazu, które sobie wyobraziłam, że mogłabym użyć. Brak mi ich, po prostu nie mogę zagrać kobiety, jaką sobie wyobraziłam, a która niewątpliwie, gdybym zagrała ją taką, jak sobie wyobraziłam, byłoby to lepiej dla całej historii. Lepiej dla tekstu, lepiej dla całości. Nie potrafię. No więc ja się jakby wstydzę grać taką, jaką sobie wyobraziłam. To znaczy dużo bardziej, jakby to powiedzieć, dużo mniej analizującą tę sytuację. Dużo bardziej jakby działającą tylko instynktownie. Taką osobę o gorącym bardzo sercu, takim szalenie dobrą, a jednocześnie złą przez to, złą przez nieświadomość, a ja po prostu cały czas analizuję, cały czas konstruuję na scenie. Powinna się mienić bardzo, powinna być słodka, powinna być głupa, powinna być rozkoszna, powinna być... Ja czegoś takiego w ogóle nie potrafię. Ani nie potrafię być słodka, ani nie potrafię być rozkoszna, ani nie potrafię być bezmyślna. Nawet zagrać tego nie potrafię. A wiem, że to dla całości i dla roli Piotra Machalicy i dla całości byłoby o wiele lepiej, oglądałoby się to lepiej. Widownia nie byłaby taka strasznie zestresowana razem ze mną. Widownia nie byłaby taka jakby niepotrzebnie ją prowadzę w kierunku, który jest niepotrzebny. Nie, po prostu nie. Powinnam zagrać to inaczej. A nie umiem. Byłam u doktora, u ginekologa w Memphis. Spadał mnie bardzo dokładnie, nie ma żadnych przeszkód, słyszysz? Nie ma najmniejszych przeszkód, żebyśmy mogli mieć dziecko, jeśli tylko tego zechcę. Czy słyszysz, co mówię? Brick, czy ty słyszałeś, co ja do ciebie powiedziałam? Słyszałem. A jak ty do cholery wyobrażasz sobie, że możesz mieć dziecko z facetem, który się tobą brzydzi? Ja miałam taki dom letni. Przyjeżdżałam tam, przyjaźniłam się ze wszystkimi ludźmi dookoła i pewnego dnia przyjechałam po roku i powiedziałam: dzień dobry. Już przyjeżdżamy, tu zaczynamy sezon, jestem w ciąży. Na co ten pan zapytał, ten chłop, który mieszkał niedaleko mnie, zapytał: a z kim pani będzie miała to dziecko? Na co ja zażenowana powiedziałam: no jak to? Z Edwardem. On powiedział: a kto tam panią wie, przy pani styloma leży w łóżku w tej telewizji? No tak, i on w to naprawdę, ja nie mogłam mu tego wytłumaczyć, że nie. Byłeś fantastycznym kochankiem. Może właśnie dlatego, nie? Że się tak jakoś do tego nigdy nie paliłeś. Mam rację. W ogóle cię to właściwie nie obchodziło. Robiłeś to tak powoli, spokojnie. Z absolutnym spokojem i absolutną pewnością siebie. Tak jakbyś uprzejmie otwierał przed kobietą drzwi albo sadzał ją przy stole.
Nigdy nic nie zdradzało, że jej naprawdę pragniesz. Byłeś fantastyczny. Bardzo ją lubię. Jest bardzo pracowita kobieta, dyscyplinowana. Na czas przyjeżdża, nigdy się nie spóźnia. I w ogóle jest bardzo fajna kobieta, bo spotykamy się za kulisami, prawda? I w bufecie. Także bardzo duże mam uznanie do niej. Jest sympatyczna. Zawsze płaci na czas, albo zostawia jakąś większą sumę pieniędzy i każe tam odliczać. Także to jest też właśnie, to też warto o tym powiedzieć, bo to jest wyjątek. Tutaj na ogół to po prostu mi to już kartek brakuje nieraz, żeby zapisywać. Wszyscy na kreskę, wszyscy. I to się sumy wręcz takie no, kolosalne zbierają. Po prostu to jest druga wypłata nieraz moja. Także to jest po prostu, ja muszę zaciągać długi z kolei u swoich znajomych, żeby móc tutaj jakoś, prawda, inwestować w to wszystko. Także tak to wygląda. No nie jest zarozumiała, jest taka jakby, no powiedzieć, na to swojska. Oni widzą mnie co wieczór na scenie. Bardzo liczę się z ich zdaniem. Często mówią mi, co o tym myślą. Właściwie każdego wieczora mam recenzje od pań, które pracują w teatrze, czy panów, którzy po prostu zwyczajnie wchodzą na widownię, są tam pół godziny, czy są godzinę, czy nagle zostają cały spektakl kolejny raz. I przychodzą do mnie i wiedzą, że ja zawsze czekam na ich zdanie, na ich spostrzeżenia, że biorę je pod uwagę, że jakby, no od kogo ja mogę usłyszeć prawdę? No są to ludzie, którzy... których gust, których sposób myślenia, których... Ej, Greta! Nie denerwuj się, nic się nie stało. Nic się nie stało. Piesek był niedobry, tak. Nie lubi z tego psa, moje malutkie. Nic się nie stało. Przestraszył cię troszkę. Już, nie denerwuj się, no. Którzy... Po prostu zwyczajnie nie... Ja myślę, że to jest proste, że po prostu ja nie mam dystansu żadnego do nich. To są mi po prostu bliscy ludzie, z którymi spotykam się codziennie i z którymi pracuję. To jest po prostu, myślę, prostsze niż... Gdzie piesek poszedł? Gdzie? Pokaż mi, tam poszedł, pobiegł, tak? Już go nie ma? Poszedł piesek, już go nie ma? O, malutki. A gdzie jest jeszcze piesek? No pokaż mi. No już. Przychodzi do teatru i opowiada, że na ogrodzie była, posadziła krzewy, trawki, strzyże trawę samą, więc jest taka dynamiczna. Jest zupełnie inna. Opowiada o domu, o dzieciach. U mnie na ogródku była, oglądać roślinki, mówi, to jej się podoba, przeniesie to do siebie na ogród, do skalniaka. Jest zupełnie inna, jest taka, no brak mi słów, jest taka normalna, jak my, nie jak wielka aktorka. Problemem naszej ostatnio kinematografii kultury jest taka chęć podobania się za wszelką cenę na zewnątrz Polski. Nie myślą o Polsce, nie myślą o polskiej publiczności, tylko za każdym razem, w każdej rozmowie z nimi słyszę takie zdanie: musimy zrobić europejski film. Co to znaczy? Co to w ogóle znaczy? Co staje za tym zdaniem? Że co, że podobać się wszystkim, podobać się im, czyli jakby zapomnieć, naprawdę nasz spadek i nasz kulturowy i to, co mamy, ta baza, i naprawdę nie ma się czego wstydzić. Naprawdę interesujące, oryginalne myśli wychodzą stąd. I wszystkie filmy, i wszystkie nasze przedsięwzięcia, wszystkie nasze jakby uznanie i pozycja polskiej kultury na Zachodzie, to są te pozycje, które powstały tutaj. I są głęboko oryginalnymi myślami powstałymi na bazie naszych problemów, naszych konfliktów, naszych problemów politycznych, naszych problemów obyczajowych. Dopiero to zaniesione tam budziło zainteresowanie. I taka chęć naśladowania kogoś na zewnątrz, czy przypodobania im się, czy za wszelką cenę starania się zrozumienia ich problemów,
po prostu nigdy się nie opłacała, bo oni to mają, oni to przerabiają na swój sposób. Czy na przykład chęć zrobienia czegoś o ich historii, o ich, nie wiem, nigdy nie wiązała się naprawdę z sukcesem i z zainteresowaniem. Ty powiedz mi, skąd ty pochodzisz? Z Ameryki Południowej? Skąd to imię Gizela? Z Polski. No i jesteś? Z Polski. Pytam, no czy jesteś taki spłukany? A dlaczego pytasz? No bo tak się zastanawiam, to po coś ty mnie zaprosił. Przemogłam za siebie zapłacić, nie? Wiesz, ja myślałem, że ty jesteś Włoszką. Jestem Żydówką. A to nazwisko, Moska. A to wiesz, taki pseudonim sceniczny, nie? Miał być taki egzotyczny. A naprawdę jak się nazywasz? Beznadziejnie. Moskowic. Nie? Beznadziejne? Za długie na afisz. A więc skróciłaś i wyszłaś na Włoszkę.